Dziś jest środa, 27 dzień stycznia 2016 roku. Telewizja w Wielkim Kinie. Tomasz Wojtalik, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie i ciekawą rozmowę z niezwykłą skrzypaczką, utalentowaną skrzypaczką, wspaniałą skrzypaczką, piękną skrzypaczką od tego sezonu artystycznego 2015-2016, grającą w Orkiestrze Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, a jest nią Barbara Maja Maselli. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Chciałem powiedzieć, że piękny dzień, no ale niestety słońca dziś nie ma. Ale wiosna, tak mi się wydaje, troszeczkę się zaczęła. Jakiś taka odwilż. I też mi się wydaje, że właśnie Pani też tak kojarzy mi się z wiosną. Z wiosną w naszej orkiestrze. No jak powiedziałem, od tego sezonu gra Pani od niedawna tutaj u nas. No i właśnie tak mi się wydaje, że to jest taki powiew świeżości, taki wind of change. Mm-hmm. Czy Pani się może z tym zgodzić? Pewności taki wind of change. Mam nadzieję, że tak będzie w dobrym tego słowa znaczeniu tak naprawdę. Ale chyba tak naprawdę raczej. Wydaje mi się, że coś nowego może uda mi się wnieść do tej orkiestry. Przed koncertem zespołu Scorpions, no ale przed nami równie ciekawy inny koncert zatytułowany Muzyczna podróż West End Broadway. No i wystąpią soliści z Londynu, czy będzie tak międzynarodowo. I właśnie jesteśmy po kolejnej próbie. Gdy mogła Pani nam tak zdradzić, co tam na tej próbie takiego ciekawego? No ja słyszałem upiora w operze. No właśnie pracujemy, póki co przygotowujemy materiał na przyjazd solistów, którzy zjawią się jutro na próbie i myślę, że to będzie ciekawa propozycja karnawałowa, ponieważ dopiero co zagraliśmy koncert z tenorami, turniej tenorów i była to podróż bardziej w stronę La Scali i opery i operetki, natomiast teraz kierujemy się zdecydowanie w stronę Broadwayu i desek muzykalowych, tych klimatów jednak może trochę bliższych codzienności. Szczerze mówiąc, ja na przykład dużo bardziej lubię taki program, ponieważ wychowałam się, moja mama pracowała do mojego 7 roku życia w Teatrze Muzycznym w Gdyni, dlatego te muzykalowe utwory zawsze jakoś bliższe są mojemu sercu. Sercu, no ale w Pani karierze wiele, wiele wspaniałych koncertów, w wielu wspaniałych, znamienitych salach koncertowych. Mamy tutaj wynotowane, oczywiście niektóre tylko. I gdyby Pani mogła, tak na samym początku naszej rozmowy, wymienić taki jeden najważniejszy koncert, który w Pani życiu się odbył, to był taki szok dla Pani, to było takie przeżycie po prostu, no, wspaniałe życie. Szczerze mówiąc, chyba miałam dwa takie koncerty w życiu, które wywarły na mnie duże, duże znaczenie. Pierwszy był w Filharmonii Berlińskiej z młodzieżową orkiestrą RIAS berlińską, z międzynarodowym składem, kiedy graliśmy siódmą symfonię Szostakowicza Leningradzką i było to również powiązane z obchodami, właściwie uczczeniem pamięci wydarzeń II wojny światowej. Pamiętam, że przyjechało bardzo dużo osób związanych ze społecznością żydowską i to był niesamowity koncert i mój pierwszy raz tak naprawdę jak grałam w Filharmonii Berlińskiej, więc
już samo miejsce zawsze zobowiązuje do jakiegoś takiego trochę innego i odbioru, i tak naprawdę wykonania. I pamiętam, że wszyscy byliśmy strasznie poruszeni i równie bardzo publiczność płakała, jak i myśmy. Pamiętam, że po wykonaniu utworu byliśmy strasznie poruszeni. To było niesamowite, to było jedno w swoim rodzaju. Koncert, to pamiętam, jak graliśmy z włoską orkiestrą. Właściwie dyrektor włoskiej orkiestry z Lanciano zadzwonił do mnie i zapytał się mnie, czy nie mam ochoty zagrać w Carnegie Hall. Ja się zgodziła oczywiście. Odpowiedź była dosyć oczywista. Także pamiętam, że właśnie w 2012 pojechaliśmy do Nowego Jorku, do Stanów i zagraliśmy koncert w słynnej sali koncertowej, której oczywiście jest chyba marzeniem każdego muzyka, żeby kiedyś zagrać, i to marzenie spełniło się dla mnie. I można powiedzieć, że pan jest taką skrzypaczką międzynarodową. W młodym wieku już tyle osiągnięć w różnych salach koncertowych na świecie. No ale co dla pani znaczy właśnie taka kariera? Właśnie jakoś to sprawia, że pani jest lepszą skrzypaczką i pani się lepiej czuje z tym wszystkim osiągnięciami? Ja pan co chyba nie staram się za bardzo koncentrować na tym, żeby być lepszą skrzypaczką, tylko tak naprawdę zastanawiam się bardziej, kieruję się wyborem właśnie wyjazdów za granicę, jeżeli mam taką szansę. I przeglądam różne orkiestry, różne projekty, z którymi chciałabym zagrać, i w ten sposób tak naprawdę okazuje się, że znalazłam też swoją drogę, bo tak naprawdę skrzypek może przecież pójść w stronę solistyczną, jak i po prostu orkiestrową. Ja przez te wyjazdy właśnie znalazłam swoje miejsce w całym świecie muzycznym. I dzięki temu okazało się, że po prostu granie w orkiestrze to jest to, co kocham. I dzięki tym wyjazdom mogę robić może nie karierę, ale postępy. Pierwsze, czy właściwie drugie postępy, bo pierwsze były pewnie w Państwowej Szkole Muzycznej. No ale te właściwie postępy i te początki były w Akademii Muzycznej im. Moniuszki w Gdańsku. Tak. U profesora Macieja Sobczaka. Rektora naszej uczelni. Rektora tejże uczelni. No właśnie, i wybrała Pani gdańską uczelnię. Na pewno miała Pani propozycje z innych. Dlaczego Gdańsk? No pewnie przez profesora. Tak, to był bardzo prosty wybór. Ja nigdy nie ukrywałam, że najbardziej zależy mi na współpracy z profesorem Maciejem Sobczakiem i szczerze mówiąc ze wszystkich innych uczelni nie wybrałabym innej, szczerze, bo po prostu zależało mi na współpracy z profesorem.
i miałam propozycję, żeby wyjechać gdzie indziej, żeby zdawać do innych uczelni, chociażby do Warszawy czy do Poznania, ale nie było tam mojego profesora, dlatego zdecydowałam się na Gdańsk. Myślałem, że jednak może wybierze Pani także studia poza granicami Polski, na przykład w słynnej Juilliard School w Nowym Jorku. To byłoby na pewno kuszące, ale byłam nawet, widziałam tą uczelnię, przechadzałam się jej korytarzami i oczywiście gdyby była taka szansa, to pewnie pojechałabym tam chociażby na jakąś wymianę, ale jest to prywatna szkoła niestety. Tak to wypadło.